Cześć. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak poprawnie zamontować licznik rowerowy. W takim oto zestawie mamy licznik, baterię, magnes, sensor. Z racji tego, że to jest licznik bezprzewodowy, no to bez kabla. Montowanie na kierownicy, no i trytytki. Każdy licznik rowerowy do prawidłowego działania będzie potrzebował obwodu koła i odpowiednio zamontowanego magnesu. Jak sprawdzić obwód koła w rowerze? Najprostszym sposobem będzie ustawienie swojego koła na miarce. Tak, żeby to było wentylem na zero. I wykonujemy pełny obrót koła, aż wentyl znajdzie się znowu przy podłodze. U mnie wynosi to 217 cm. Uruchommy sobie nasz licznik. Licznik od razu prosi o podanie obwodu koła w milimetrach. U mnie było to 217 cm, czyli wpisujemy 2170 mm. I wpisujemy godzinę sobie. Jest 16:20. No i możemy uznać, że licznik jest gotowy do pracy. Załóżmy sobie teraz magnes i czujnik, który będzie wysyłał sygnał do kierownicy, do licznika na kierownicy. Znaczek sensor mamy tutaj. Ustawiamy sobie jak najbliżej. U mnie jest odstęp maksymalny, jaki producent podaje, to 5 mm. I opaskami zaciskowymi sobie to zaciskamy. Mamy tutaj wszystko zamontowane, możemy sobie przystąpić do obcięcia odmiaru trytytek. A na kierownicy licznik montujemy na gumeczki, może to być tutaj na moście lub na kierownicy. Ważne, żeby odległość od licznika do czujnika nie była większa niż 60 cm. Nasz licznik gotowy do użycia.